Mężczyzna ma na swoim koncie 25 kradzieży. Mężczyzna ten dokonał od początku kwietnia 2023 roku, dokonał licznych kradzieży, a dokładnie 25 kradzieży ze sklepów wielkopowierzchniowych na terenie miasta Głogowa. Dokonał kradzieży artykułów ze sklepów o łącznej wartości około 10 tysięcy złotych. Mężczyzna kradł wszystko, co mógł łatwo sprzedać. W ten sposób zarabiał na życie. 25-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Mężczyzna usłyszał zarzuty w związku z tym, że był już karany. Jego kara będzie wyższa.